Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Rozpoczynamy od chwili muzyki. A co? I sobie leci. Dobra, później będziemy słuchać. A na razie chwila mojej opowieści. Tronsmart T7 Lite. Ja jakiś czas temu pokazałem Wam głośniki Tronsmart, takie dużo większe, a dzisiaj coś bardzo, bardzo małego. Zobaczcie, to jest jakieś na moją rękę 18 cm, bardzo niewielki głośnik, ale on również nadaje się faktycznie i do grania, i do słuchania. Ja już mam te głośniki jakiś czas i sobie pozwoliłem je otworzyć, rozpakować, posłuchać na nich. Jest kilka wersji kolorystycznych, tutaj macie wersję czarną, jest też wersja taka granatowa i wydaje mi się, że jeszcze jedna albo dwie wersje są. Mają LEDy. To Wam pokażę może jeszcze później, kiedy się troszeczkę ściemni, albo wezmę to do jakiegoś ciemniejszego kąta w domu. Oczywiście bardzo ważna jest również tutaj aplikacja, tak? Czyli aplikacja Tronsmart, która zarządza tymi głośnikami. To Wam za chwilkę też pokażę, ale na samym początku kilka parametrów technicznych, czyli mamy tutaj 24-watowy głośnik stereo, jeden, bo to są oczywiście dwa, tak? Osobne, czyli mówimy na razie o jednym urządzeniu. Mamy IPX7. I to zaraz sobie sprawdzimy. W końcu jesteśmy na ogrodzie, tak? Więc, no dobra, niech sobie tutaj stoi. Ja już idę po wodę. Skoro jesteśmy na ogrodzie, no to niech to sobie gra. A my zaczniemy lać na to wodę, tak? I zobaczymy, czy to faktycznie jest takie dobre. No i dobra, i sobie lejemy. Czyli faktycznie nadaje się to na nasze jakieś pikniki, wyprawy, na grilla. Przyjdzie deszcz, nie jest tutaj żaden problem, bo jest to faktycznie wodoszczelne, można powiedzieć. Dzięki temu, że zatyczki, które tutaj są stosowane, te gumki, które zakrywają wszystkie porty, faktycznie wchodzą dość głęboko i dzięki temu możemy sobie spokojnie spać, albo też spokojnie słuchać, kiedy przyjdzie jakiś deszcz i to wszystko bezproblemowo działa. Lecimy dalej jeszcze z parametrami technicznymi. Zatrzymam to. Cóż tu mamy więcej? 24-godzinny czas grania. I to będzie znowu bardzo fajna wiadomość, ponieważ no nic bardziej nie wkurza, jak zabrany głośnik gdzieś na imprezę, który się za chwilę rozładuje, prawda? Więc 24 godziny, myślę, że mało kto wytrzyma tak długą imprezę, nie? Możemy parować te urządzenia w stereo. Czyli mamy dwa głośniki i parujemy to razem. To Wam, słyszeliście na samym początku, tak? Bo to grało już tutaj jako stereo, jako dwa głośniki. Mamy również opcję dowolnego ustawiania equalizera poprzez aplikację Tronsmarta. Co jest jeszcze w zestawie? Zobaczmy. Ja tego nie wyciągałem. Czy wyciągałem sam głośnik. A zobaczmy, co tutaj jeszcze jest w środku. Mamy instrukcję. I mamy przewód USB na USB-C, ponieważ jest to ładowane na USB-C. I jest jeszcze coś. To nie to. To jakaś tam karteczka. I jest jeszcze taka mała karta z kodem QR do poczytania o technologii Tronsmart Sound Pulse. Jest to taka zmodyfikowana wersja algorytmu DSP, czyli rozchodzenia się dźwięku przestrzennego. No i dobrze, czyli głośniki sobie mamy. Zobaczmy jeszcze w takim razie, co też tutaj w tym głośniku jest. Z dwóch stron, jak widzieliście, są LEDy, czyli tutaj po obrysie, tutaj również.
I mamy cały panel kontrolny, czyli włącznik, wyłącznik, przycisk do parowania Bluetooth, plus, minus, play, stop. I tutaj mamy właśnie ten sound pulse, czyli włączenia tego trybu dźwięku przestrzennego. A tutaj pod zaślepką, taką naprawdę pancerną, mamy wejście, slot na kartę microSD oraz port ładowania USB-C. Dobra. Zamykamy to i teraz przejdźmy jeszcze do samej aplikacji. Aplikacja jest naprawdę banalnie prosta. Mamy głośniki, jak widzicie, oraz słuchawki. Wybieramy głośnik, który podłączamy, czyli w moim przypadku mamy tutaj Tronsmart T7 Lite. Jest poszukiwany poprzez Bluetooth, sparowany i możemy tym zarządzać. Na dole mamy equalizer w kilku wersjach. No to może tutaj puszczę ten play jeszcze. Zobaczcie, tak będzie słychać. Chociaż ja ustawiam do kamery, a głośnik do mikrofon ma przejść tutaj. To jest default. Tutaj mamy właśnie sound pulse. Może to dam troszeczkę głośniej. Głęboki bas. Muzyka klasyczna, czy classical. Mamy rock. I możemy jeszcze ustawić sobie to dowolnie. OK. I co jeszcze mamy? Mamy zarządzanie właśnie, skąd gramy tak naprawdę, czy przez Bluetooth, czy z karty, czy z microSD. Parowanie w opcji stereo, czyli jeśli mamy dwa takie głośniki. Ale również możemy sobie tutaj zarządzać oświetleniem. I dobra, mamy tutaj teraz włączony tryb Fashion Party. Mamy Brief, czyli takie oddychające pomału kolorki. I mamy karuzelę. No, weźmy sobie ten Fashion Party. I to sobie tam miga. Oczywiście możemy to wyłączyć, jeśli kogoś denerwują takie LEDy, można to wyłączyć i pozbyć się zupełnie tego. Czy coś jeszcze mogę dodać? Myślę, że nie. Wszystko powiedziałem, czyli małe bzyczki, małe głośniki, które nie boją się wody, trzymają 24 godziny, więc tutaj bateria naprawdę na pewno Was nie zawiedzie. Można parować w opcji stereo, co na pewno polecam, bo dwa głośniki rozstawione, tak jak tutaj nawet w ogrodzie, i to już fajnie gra. Do zobaczenia wkrótce. Link tradycyjnie w opisie. Na razie. Cześć.